Zakaz reniowania z tej strony. Dawno nie było jakiejś wycieczki rowerowej, a więc zróbmy wycieczkę rowerową. Zapraszam do oglądania. Za cel wybrałem sobie zamek w Rudnie, czyli mamy jakieś 40 km do zrobienia, ale dzisiaj pogoda jest bardzo fajna. Liczę, że to będzie fajna wyprawa. Tymczasem jedziemy prosto pod trasę łagiewnicką, a w zasadzie równolegle do trasy łagiewnickiej. I tu jest ten słynny tunel. No właśnie, czy go zalało, czy już jest wysuszony? Zaraz się dowiecie. Chwila prawdy. No i nie ma już wody. Ale stała tu jeszcze woda jakiś czas temu. Zobaczcie, jak to wygląda. Powtórka z rozrywki będzie w poniedziałek, bo szacują, że 22 mm deszczu spadną wtedy. No, oby tu nie było jakiejś tragedii. Trasy dzisiejszej wycieczki, no jest oczywiście znana platforma przez dwa opisana. Nie będziemy jej reklamować. Zaznaczyłem sobie dwa punkty. Początkowy i końcowy. No i się wygenerowała mapka następnie do GPX-a. No i na GPS-a wrzuciłem. Tymczasem jedziemy sobie przez trasę łagiewnicką w stronę Zakrzówka i potem Pychowic. Teraz trzeba tylko skręcić w lewo, a potem w prawo. Już będę na Wałach Wiślanych. I tu w prawo, słuchajcie, nieoznakowane, schowane. A co? Niech się gubią rowerzyści. Jak zauważyliście, zmieniłem też kamerę, w zasadzie statyw. Coraz bliżej zapory. No a w tle widzicie fajne budowle. Tutaj po prawej. No właśnie, przed wami klasztor Ojców Kamedułów. Na wysokości obwodnicy. W związku z czym znowu chyba będę musiał zmienić statyw, żeby wam coś pokazać, bo tak to trochę jesteście tak przyklejeni. No i polnych maków tutaj nie uświadczyłem, ale uświadczyłem, słuchajcie, konie. Dla tych, którzy lubią konie, konie. Proszę sobie pooglądać. Jedyna taka okazja na tym kanale. Także ja może już nic nie powiem. Dobra, a ja jadę z prędkością jednego konia mechanicznego dalej. Puste. Albo w ziemniaki. Nie wiem gdzie. Nie wiem co. Ale tak wskazuje nawigacja. No to tak idziemy. Cisza, spokój, nawet słuchajcie, radio przestało grać. Kurde, gdzie ja jestem? Myślałby ktoś, że jestem strasznie daleko od Krakowa, a tymczasem nie wiem, może jestem z 5 km od Krakowa. Dobra, idziemy dalej. Czyż tu, słuchajcie, nie pięknie? Popatrzcie na tą drogę. Kościół w tle, zielony dach, wszystko się ładnie komponuje. Kurde no, aż się prosi, żeby zrobić dobre zdjęcie. Tam w tle cały czas krąży ten drapieżny ptaszek, chyba coś by sobie zjadł. No, a ja jadę gdzieś tam na północ. Dobrze, że kilka dni już nie pada. Najbliższa zapowiadana ulewa będzie w poniedziałek i to taka solidna. Ale co by było, gdyby tutaj było świeżo po deszczu? Oj, chyba bym nie przejechał. Przed nami chyba ostatni podjazd. Zaraz się powinien zamek wynurzyć z tego lasu. Jeszcze muszę przejechać tutaj wszystkie korzenie. Niezbyt się miło jeździ po tym, no ale ciśniemy pod górkę. Budowane te zamki zawsze musiały być na jakiejś górze, więc bez odstępstw od reguły zamek jest na górze. Muszę się tylko tam wdrapać. Dobrze, że nie wiozę ze sobą armaty, ani jakiegoś sprzętu oblężniczego. Bo już w ogóle bym dostał
łomot od tych zwierzy. No i widzowie, jest zamek. Dotarłem do celu. Brama otwarta. Może wejdę do środka, zobaczymy. No i udało się mi wejść na zamek, nie tak jak w zamku Fojny na Dolnym Śląsku. Tutaj wam się otwiera zakładka u góry, ale tam po prostu było jakieś nieporozumienie. Natomiast tutaj się udało, no i zwiedzamy sobie na razie dół. No i piękna polska flaga w łopoce. Super sprawa. No i tak wygląda zamek. No i wiem, że będziecie grzmić, ale do tej pory odcinek był nagrywany z ogniskową 27, a nie 16, dlatego tak mogliście mieć wrażenie, że coś jest ciasno. No było ciasno, bo kurde, nie przestawiłem do najszerszej ogniskowej. Sorry. Teraz sobie wychodzimy tutaj na dwór. No ładnie to wygląda, trzeba przyznać. W miarę odświeżone. Wchodzimy sobie tutaj. Koniec. Tam, słuchajcie, są czaderskie widoki. Jakby tego kasztanowca nie było. Ale myślę, że widzicie, nie? Super. Ej, czy tam się da wejść? No, wejść się chyba da, ale wyjść już nie. Patrzcie, czad, fajne widoki. Idziemy wyżej. No jak tu będziecie, musicie wziąć aparat, zrobić jakieś fotki. Ja nie wziąłem. Kamieniołom. Piękna sprawa. Tak,
Super, jak ktoś wchodził, to go zamknęli gnojem z góry. Przydałoby się tych ze wschodu tak zamknąć i polać gnojem. No i pomału opuszczam zamek, a słuchajcie, jeszcze będzie ogłoszenie. Znaleziono okulary, także zostawiam to na portierni. Jakby ktoś z was je zgubił, no to możecie tu wrócić. Nomenklaturą żołnierza zamek został zdobyty. No i jadę pomału do Krzeszowic. Myślę, że warto wejść na ten zamek, bo jest naprawdę ładny i duży. No, bilet 16 zł normalny, 12 ulgowy. Jak macie ulgę, to korzystajcie. No, 15 minut. Myślę, że więcej wam nie zajmie zwiedzanie, ale warto. Ładny zamek. Tak po prawej macie piękne widoki. No i teraz już odcinek będzie z ogniskową 16 mm. Bo sobie na zamku uświadomiłem, że jest za ciasno. Jedziemy dalej. Ale ciasne te uliczki. O i tu macie ładne widoki. Oglądajcie. Super, super. Drodze ciśniemy w stronę Krzeszowic. O, do Krzeszowic, jak widzicie, a to oznacza, że pomalutku nasza wycieczka będzie dobiegała końca. Zaraz podjedzie jakaś ciufa i będziemy jechać do Krakowa. No tylko pytanie, z którego peronu i czy zdążę? Wycieczka dobiega końca, dajcie znać, czy wam się podobało, czy nie. I do usłyszenia, hej!